Dzień jak co dzień przeglądam sobie bezmyślnie Facebooka i widzę, że zostałem oznaczony. Nie, że jakiś naznaczony, wiecie o co chodzi. Oznaczony w poście, czy tam adwencie. No i fajnie by było, gdybym mógł do tego wpisu dotrzeć, ale Facebook jest takim syfem, że dotrzeć się do takich rzeczy nie da. To znaczy, da się dotrzeć do wszystkiego, do czego się nie chce dotrzeć, ale jak chcecie do czegoś dotrzeć, no to do tego nie dotrzecie. No ale chodzi o to, że Mateusz, z którym poznałem się dawno temu na gronie, a później już tak osobiście na wódce przed koncertem Arkony w 2005 albo 2006 roku, podesłał mi album. No i nie powiem dokładnie, co napisał, ale coś tam brzmi jak Dissection, coś tam. No i tyle z tego zapamiętałem, tylko Dissection, i pobiegłem od razu słuchać. No i tak pobiegłem słuchać, że słucham do dziś, a chodzi o płytę Cosmic Terror niemieckiego zespołu The Spirit. No jak sami słyszycie, nazwa generalnie jakże oryginalna, ale płyta naprawdę zajebista. I tutaj to wspominanie o Dissection jest jak najbardziej uzasadnione. Krążek rozpoczyna mocarna jedynka z zajebistym riffem, który buja już od pierwszych sekund. A potem nie wiem, czy nie jest nawet lepiej, bo nogi mi się ugięły. No i teraz, mówiąc szczerze, czuję się jak debil, że nie uwzględniłem tej kapeli w zestawieniu zespołów, które grają jak Dissection. Dwójka zaczyna się trochę spokojniej, ale za to melodyjnie. By po chwili nabrać tempa, nie tracąc nic ze swojej melodii. Dość tanio można je kupić, na przykład takim motywem. A czasem nawet jeszcze taniej. Wiecie, jak to jest zacząć powoli, zmysłowo, a później kontynuować szybciej, mocniej i z wyczuciem? Jeśli nie, to podszkulcie się na tym kawałku, a dopiero później idźcie na trzecią randkę. Strasznie podoba mi się, jak brzmią na tym albumie gitary. One są selektywne, ale jednocześnie odpowiednio klimatyczne. Do tego dość fajnie zestrojone z perkusją. Ona nie jest z przodu, ona jest bardziej z tyłu, robi za tło, tak jak w sumie perkusja powinna robić. I do tego mamy wokal, który, no umówmy się, on naprawdę bardzo kojarzy się z Jonem z Dissection. Pugnant, human, jeszcze troszkę inspiracji Szwedami? Proszę bardzo.
tu już w ogóle od samego początku pachnie The Sombre Lane. No i ja jestem trochę pierdolnięty, bo mogę słuchać tego kawałka w kółko. I uwielbiam, kiedy się rozkręca. A później raczy moje strudzone uszy melodyjnym, ale nie zniewieściałym solo. Jeśli myśleliście, że na piątym numerze Niemcy postanowili zwolnić, no to się srogo rozczarujecie. Proszę jeszcze troszkę taniości, ale takiej taniości, która wpada w ucho, a jednocześnie nie przesładza numeru? To dobre określenie? Myślałem, że album może rozczaruje mnie przed ostatnim kawałkiem, ale jednak nie. No i z otwartymi ramionami wręcz przywitałem zwolnienie opatrzone kolejną solówką. Tytułowy kosmiczny terror znalazł się dopiero na samym końcu płyty. I wydaje się taki trochę inny od pozostałych kawałków. No ale później na szczęście nadrabia i wpasowuje się w krążek. By na koniec pożegnać słuchaczy nieco lżejszym obliczem zespołu. Pozamiatał on ten krążek i to chyba słychać w tej recenzji. Słucham go w kółko, oczywiście on nie jest absolutnie w żaden sposób ambitny. Natomiast ewidentnie Niemcom jest bardzo blisko do wspomnianego to już setki razy Dissection z czasów The Sombre Lane, The Storm of the Light's Bane. Absolutnie nie do Rain Chaos, to zupełnie inna płyta, ale o tym też już kiedyś mówiłem. Natomiast ambicji tutaj, tak jak powiedziałem, nie ma za dużo. Oni nie starają się odkrywać niczego na nowo, nie starają się wrzucać tego zespołu na jakieś nowe tory, inne dla sceny, absolutnie nie. Po prostu grają tak, jak czują, grają to, co pewnie lubią i słuchali wielokrotnie i wychodzi im to świetnie. Dla mnie to jest najważniejsze, bo dla mnie nie ma do końca znaczenia, że płyta jest jakaś super innowacyjna i wyprzedza swój czas, bo wiele było takich płyt, którymi się zachłysnęliśmy, stwierdziliśmy, wow, zajebiście, są ponadczasowi, na pewno za 10 lat będziemy do tego wracać, bo oni prześcignęli swoje czasy i kapele, które grały. A później zapominamy o tych krążkach, bo po prostu były słabe i one jedyne szokowały. Absolutnie ten krążek taki nie jest. Nie szokuje niczym, nie jest ambitny, jest po prostu zajebisty.
No i dla mnie to jest jedna z najlepszych rzeczy na razie, jakie do tej pory słyszałem w tym roku. No ale też musicie wziąć pod uwagę, że ja nie jestem do końca obiektywny w przypadku takiej muzyki i to, ile razy Dissection się pojawiło tutaj, gdybym dostawał złotówkę za każdy raz, kiedy się ta nazwa pojawia, to pewnie byłbym bogaty, ale nie jestem bogaty. I też bogaty nie będę, jeśli zasubskrybujecie ten kanał albo dacie łapkę w górę, więc nie musicie się starać. Ale jednak moje social media latają tutaj po ekranie, jak wam się będzie chciało kliknąć, to będę bardzo wdzięczny. Ja wracam do słuchania, was też zachęcam do słuchania Cosmic Terror, bo to zajebista płyta. No i w sumie tyle, nie? Na razie.